Koniec remontu Parku Jerzmanowskich. Kraków dostanie środki na nowe inwestycje. Ruszają przygotowania do Igrzysk Europejskich Kraków 2023. Nowe stawki opłat za wywóz śmieci przegłosowane. Ogród społeczny w centrum Starego Miasta. Nowa porodówka w Szpitalu Żeromskiego gotowa. Tym żyje miasto. Iwona Sitnik-Kornecka, dzień dobry. Czas na Miejski Serwis Informacyjny. Zaczynamy. 220 nowych drzew, wyremontowane alejki, place zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa dla dorosłych i fontanny, w tym ta, która stała kiedyś na rynku głównym. Rewitalizacja parku Anny i Erasma Jerzmanowskich dobiega końca. Oficjalne otwarcie parku za tydzień, ale mamy zapewnienie, że ten wyjątkowy teren zostanie udostępniony mieszkańcom wcześniej. Zdecydowanie mamy wszystko w parku, mamy i staro drzew, mamy można odpoczywać w cieniu drzew na trawnikach, mamy słoneczne trawniki, gdzie można leżeć na kocyku, ale również ławki dla osób starszych. I został zaaranżowany z takim smakiem parku zabytkowego, tak żeby podkreślać rzeczywiście, no myślę, że to co najpiękniejsze tutaj. To również elementy, które nowe się tutaj pojawiły, takie jak fontanna czy nowy plac zabaw. Fontanna dostaje drugie życie, fontanna profesora Zina, która kiedyś była na rynku krakowskim. W dniu otwarcia wszyscy będą mogli ją z powrotem podziwiać i stanie się taką atrakcją i też magnesem do tego, żeby odwiedzić ten wyjątkowo urokliwy park. No zdecydowanie jesteśmy absolutnie dumni z tego parku. Trasa Balicka, przebudowa węzła w Opatkowicach, nowe tramwaje, rozwój kolei aglomeracyjnej, przebudowa stadionu Wisły, 50-metrowy basen i tor do kajaków płaskich. To inwestycje, które mają być sfinansowane ze środków centralnych. Przygotowania do organizacji Igrzysk Europejskich Kraków 2023 ruszają pełną parą. Igrzyska europejskie mają się odbyć w terminie 21 czerwca, 2 lipca 2023. Inwestycje dla nas są najważniejsze i to nie tylko inwestycje sportowe, a może przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne. Dla nas i dla mieszkańców Krakowa o wiele ważniejsze jest to, że te wstępne gwarancje, które mają być potwierdzone bardzo szybko, a później ma wejść w życie specustawa, która pozwoli i po prostu te inwestycje szybko przeprowadzać, to zakup tramwajów nowoczesnych dla miasta Krakowa, to praca przy węźle komunikacyjnym Opatkowice, to trasa wiodąca z lotniska do centrum miasta, szosa no, na odpowiednim poziomie, bo dotychczas były z tym poważne problemy, to już uruchomione pod hasłem Igrzysk Europejskich zostały prace, a przede wszystkim fundusze, jeżeli chodzi o obwodnicę północną, mówimy również o przystankach kolei aglomeracyjnej. To wszystko ma być przede wszystkim dla mieszkańców, ma zostać i kojarzyć się będzie ze sportem tylko i wyłącznie pod takim kątem, że jest to pozostałość po igrzyskach, ale służy to mieszkańcom. €300–400 milionów. Tyle zdaniem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego może stracić budżet miasta w wyniku pandemii. To mniej niż szacowano jeszcze na wiosnę. Ja w ogóle przyjąłem taką zasadę od samego początku, jak przyszła pandemia, że nie rezygnujemy z inwestycji. Inwestycje są zawsze kołem zamachowym rozwoju wszystkiego, miasta także, bo powodują, że ludzie nie tracą pracy, firmy nie bankrutują i w związku z tym płacą podatki do miasta. Dlatego przyjęliśmy zasadę, że z inwestycji nie rezygnujemy, ewentualnie jeżeli brakuje pieniędzy, to nie zaczynamy nowych. Natomiast wszystko to, co już jest na jakimś etapie, które ma dofinansowanie unijne albo z innych źródeł, realizujemy. I się okazało, że się to sprawdza, ta koncepcja. Nowe stawki za gospodarowanie odpadami w Krakowie przegłosowane. Będą obowiązywać od 1 listopada 2020 roku. Rada Miasta zdecydowała, że wysokość miesięcznej stawki za wywóz śmieci od właścicieli nieruchomości, którzy segregują odpady, wyniesie 23 zł za jednego mieszkańca. Właściciele domów i mieszkań, którzy nie segregują śmieci, zapłacą 46 zł za osobę. Wprowadzenie zmian było konieczne ze względu na prawo przyjęte przez rząd. Nowe krakowskie stawki za wywóz śmieci są niższe niż te, które obowiązują w wielu innych miastach w Polsce.
Osiedle Przyzby Zalesie to największa miejska inwestycja mieszkaniowa w ostatnich latach. Teraz do użytku zostało przekazanych 178 mieszkań komunalnych dla osób o niskich dochodach, nieposiadających własnego dachu nad głową. Osiedle z dużymi przestrzeniami, z terenem zielonym, z placem zabaw dla najmłodszych. No i oczywiście wykańczamy też na tym osiedlu miejsce dla takich zupełnych maluchów, czyli żłobek dwuoddziałowy. Zakładamy, że do końca tego roku jeszcze tą inwestycję uda nam się zrobić. W oddanych właśnie do użytku blokach znajduje się w sumie 178 mieszkań różnej wielkości. Od zupełnie małych typu studio z aneksem kuchennym, przez pokój albo dwa pokoje z kuchnią, do trzypokojowych mieszkań oczywiście z kuchnią. Także przy wykończeniu wykonawca musiał wyjść poza standard obowiązujący na rynku. Nie jest to standard deweloperski. Mieszkania są w pełni wykończone, panele, płytki, wykończone łazienki, kuchenka elektryczna, są mieszkania pomalowane. Wystarczy wnieść meble i można mieszkać. W sumie na całym osiedlu jest 357 mieszkań. Budowa rozpoczęła się w 2017 roku. Pierwszy etap złożony z 5 budynków został oddany do użytku w grudniu 2019 roku. Drugi z pozostałymi 5 teraz. Cała inwestycja realizowana przez Zarząd Inwestycji Miejskich kosztowała 44 miliony złotych. To największe w ostatnich latach osiedle budynków komunalnych wybudowane przez gminę Kraków. Osiedle nie jest ogrodzone. Teren jest otwarty dla wszystkich mieszkańców miasta. Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. W sobotę 19 września zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu na ulicy Opolskiej. W związku z budową nowej linii tramwajowej na Górkę Narodową od weekendu zostanie wyłączony z użytkowania około 250-metrowy odcinek ulicy Opolskiej od skrzyżowania z ulicą Pleszowską w kierunku zachodnim. Północna jezdnia arterii będzie zamknięta do grudnia. Od poniedziałku natomiast zostanie zmieniona częstotliwość kursowania linii tramwajowych. Poszczególne linie będą teraz kursować częściej, co 7,5 minuty i co 15 minut, a nie jak do tej pory co 10 i 20 minut. Jest domowo i przytulnie. Nowa porodówka w Szpitalu Żeromskiego gotowa. Przebudowa bloku porodowego trwała od kwietnia. Staraliśmy się wyjść jak najbardziej naprzeciw wszystkim paniom rodzącym. Niemała zasługa w tym zespołu wszystkich położnych pracujących na sali porodowej, które bardzo czynnie uczestniczyły w tym, żeby sala wyglądała tak jak obecnie. Każdy element naszej nowej sali porodowej jest bardzo mocno przez nas przemyślany. Wiele z tych rzeczy z wielu z tych rzeczy korzystałyśmy już wcześniej na starej porodówce. Nie ukrywam, że szarfy są nowością, wanna do imersji wodnej, tego kształtu właśnie worki Sako. To wszystko ma się przyczynić ku temu, żeby kobieta w jak najbardziej naturalny sposób mogła urodzić swoje dziecko. Takie komfortowe warunki sprzyjają kobietom rodzącym. Czy pańska żona coś mówiła? To czy i tak, mówiła, że warunki są super i na pewno czuje się jak w domu, można powiedzieć, więc na pewno pomoże to następnym też pacjentkom. Jeden punkt za puszkę i jeden za plastikową butelkę. Segreguj śmieci i zdobywaj nagrody. Jak? Korzystając z jednego z trzech krakowskich śmieciomatów. Do tego, aby korzystać z śmieciomatu recyklomatu, potrzebujemy aplikację mobilną EcoPortfel i możemy już korzystać z rozwiązania. W zamian zyskujemy ekopunkty, to taka nasza ekologiczna waluta. Jeden punkt za puszkę, jeden punkt za butelkę, którą możemy wymienić na ekologiczne gadżety akurat właśnie w Krakowie. Pula nagród będzie się zmieniać, będą dochodzili również partnerzy, którzy będą oferowali swoje zniżki, rabaty, nagrody dla ekologicznych mieszkańców Krakowa. Jeśli chodzi o butelki plastikowe, zalewają one świat, tak? Generalnie to jest bardzo dobre opakowanie, oczywiście jeśli jest poddane recyklingowi i warto dać drugie życie takim opakowaniom, ponieważ one mogą być przetworzone i użyte ponownie. I w takich urządzeniach są selektywnie zbierane. Jest to czysty surowiec zbierany u źródła, który później podlega recyklingowi. Mogą cieszyć oczy lub służyć jako miejsce spotkań. Można w nich uprawiać warzywa lub tylko rośliny ozdobne. Mogą być duże i małe. Wszystko zależy od Waszych potrzeb, bo to od Was zależy, czy i gdzie są tworzone ogrody społeczne. My zapraszamy do tego, który powstaje na dziedzińcu Urzędu Miasta Krakowa. Dzięki Waszej pomocy.
To jest takie miejsce, do którego już kiedyś krakowian zapraszaliśmy z okazji Dnia Otwartego Magistratu i bardzo dobrze się sprawdziło jako takie miejsce, gdzie można było chwilę odpocząć, dosyć ciche, z dala od zgiełku i przy okazji bardzo piękne, a tutaj rzadko kto wchodzi. No i od tego czasu chodziło nam rzeczywiście po głowie, że szkoda, że to miejsce na co dzień jest zamknięte i warto by je było mieszkańcom udostępnić. No i stąd właśnie pomysł, żeby stworzyć ogród społeczny. Zgłaszają się do nas mieszkańcy, którzy jeżdżą, podróżują, jeżdżą do Warszawy, między innymi, która ma najwięcej chyba ogrodów społecznych i mówią, że my też chcemy mieć ogród społeczny, zwłaszcza młode pokolenie. Zauważam, że takie pokolenie 20+, 30+, mamy z dziećmi, wiedzą, że coś takiego można zrobić i strasznie im się to podoba. To miejsce musi tworzyć każdy zainteresowany tym, żeby działo się tu coś fajnego, nie tylko stricte ekologicznie, ale też społecznie i międzyobywatelsko. Ja myślę, że to bardzo dobry pomysł, ponieważ no, można byłoby zrobić na przykład tak, że taki mały teatrzyk, na przykład dla szkół. Rowery elektryczne w Krakowie. Na razie tylko na próbę. Będzie je można wypożyczyć i zwrócić na pętli tramwajowej Czerwone Maki. Pilotażowy system miejskich rowerów elektrycznych ruszy najpóźniej w połowie października. Udało się w ramach projektu unijnego, w którym ZTP, tak naprawdę gmina miejska jest partnerem, zakupić 50 rowerów elektrycznych. Damy możliwość usługi, w której ktoś, kto chce zostawić samochód i pojechać do centrum, niekoniecznie transportem zbiorowym, ale na przykład na rowerze, będzie miał taką możliwość. Będzie do dyspozycji między 40 a 50 rowerów, w zależności od tego, czy jakieś nie są serwisowane. Będzie to możliwość wynajęcia na dzień, tydzień lub miesiąc. Tu jest bateria, tu sobie możemy na przykład sprawdzić poziom jej naładowania. Prawie no, 2/3 jest, czy tam 3/4 i dzięki temu ja wiem, że mam przed sobą, śmiało mogę jechać prawie że 100 km. W Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej i rowerów. O te ostatnie trzeba dbać, dlatego bezpłatnie kontrolujemy ich stan techniczny i wykonujemy drobne naprawy. Podstawowa rzecz to jest odpowiednie ciśnienie w kołach, sprawne hamulce, no bo to jest najważniejsze. Oczywiście, że wiele rzeczy wpływa na bezpieczeństwo, bo jeżeli coś w rowerze jest niesprawne, może to spowodować blokadę napędu, blokadę powiedzmy koła i to też grozi wypadkiem. Przy każdym indywidualnym rowerze zwracam na to uwagę. Sprawdzam wszelakie luzy, które mogą powstać w rowerze na łożyskowaniu, na przykład w kołach, w korbowodzie. Smaruję linki hamulcowe również do przerzutek. To są takie najważniejsze rzeczy. Hamulce to jest rzecz świetna. Też mi pan wyregulował przerzutki, też rzecz świetna do codziennej jazdy. No i na koniec pan jeszcze mi podnosi kierownicę, więc to już będzie zupełnie inny kofet. My mamy teraz Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Są też ulotki o akcjach, które są prowadzone przez miasto w ostatnim czasie. Także warto przyjść, dostać roślinkę. Jeśli ktoś jeździ na rowerze, można sobie rower zreperować, przeglądnąć, co tam w nim jest do zrobienia. Fajna akcja. Pamiętajcie także, że już w najbliższy wtorek, 22 września, z okazji Tygodnia Zrównoważonego Transportu, będziecie mogli podróżować komunikacją miejską bezpłatnie. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Was. Dobrego dnia i do zobaczenia.